Witajcie mężczyźni z tej strony Tregol w drugim odcinku z nowej serii na kanale z Polski A do Z jako chrześcijańsko-narodowe stronnictwo pracy. I myślę, że seria nieco zmieni zasady, dlatego że trochę głupio to zrobiłem, ale no wiecie, no mogę robić wszystkie partie, tylko część partii będzie tutaj. Więc i tak to nie ma sensu, jakbym miał wybierać. Więc to, co mam zamiar małego zrobić, to pójdziemy po prostu teraz coś takiego, że kolejne na przykład będzie to. I wtedy będziemy mogli pójść, nie wiem, tutaj te ścieżki. Jeżeli to jest ta sama partia, to nic się nie zmieni. A jeżeli to są inne inne partie, no to po prostu będzie inna seria. Ale każda seria będzie się zaczynała od momentu wyboru. Tylko ta seria się zaczyna od początku, więc to jest taka wyjątkowo zapewne długa seria. Zgaduję, że będą dłuższe, okej. I w takim razie po prostu już zaczynam. Nie będę za bardzo przedłużać tego wywodu mojego. Co chwila dostajemy coraz więcej sprzętu, co mi się podoba. I postanowiliśmy w ostatnim odcinku, że jednak będziemy bronić Częstochowy, dlatego że Częstochowa będzie jako nasze miasto, które będzie dawało nam fabryki. Chociaż mamy jeszcze tutaj Kielce. Jeżeli nas nie zaatakują oni, to tak naprawdę byśmy mieli fajnie. Mielibyśmy o coś takiego do obrony. Mi się wydaje, że to nawet dobry plan obrony. Jeżeli chodzi o budowę, tutaj się budujemy powoli. Ja tutaj chcę pójść oczywiście w to. Jeżeli widzę, że mam Kielcach, to chyba się opłaca mi bronić się na Kielce. Okej, więc nasze plany ulegną małej zmianie. Spróbujemy podłączyć to tak i niech oni jeszcze tutaj damy piątkę, tutaj damy trójkę, tak jest trójka i tutaj mamy logistic hubs, więc to nie powinno być większych problemów i możemy jeszcze tutaj dorobić. Okej, jak sami widzicie, jakie są takie duże mody, to później co chwila się pojawiają jakieś powiadomienia. Więc wszystko ładnie wygląda. W ogóle śmieszna sytuacja, bo włączyłem sobie renderowanie ostatniego odcinka, to ten komputer ma, że tak powiem, on jest ogólnie zrobiony pod projektowanie, więc jest bardzo mocny. I jaki mi się silnik odrzutowy wtedy włączył? O mój Boże, ja naprawdę myślałem, że coś mi się stanie z tym komputerem. Po prostu taki silnik się włącza w tym, taki wentylator. I ja takie, o mój Boże, czy to nie będzie za głośne czasami? Ale na szczęście nie wystarczy zamknąć drzwi i nie słychać zbytnio w domu tego. To taki szumik trochę mały. No ale wiecie, szum lepszy niż w ogóle, żeby to było słychać, ale się takie, miałem takiego, co się dzieje, co tutaj się stało, ej, się nam zmieniło, na Lublin, to jest randomowe zapewne, dobra, i tak to robimy tutaj, więc możemy kilka rzeczy powybierać, myślę, że to będzie dobre. Tutaj marynarki wojennej trudno jakoś wybrać. Mamy to, ale mi się nie wydaje, że to jest aż takie znakomite. Mamy naprawdę dużo tego. Okej, ogólnie przydałoby się trenować naszą armię. Więc poszukajmy kogoś, kto ma dobry defense. Okej, ty masz dobry defense. Ciebie dajemy na defense. On oczywiście może sobie mieć tego więcej, ale myślę, że jeżeli
Najpierw porobimy tutaj pod to będzie lepiej. Widzę, że już nam się ładna produkcja robi. Ale większość to jest datki od naszych obecnych sojuszników, których w przyszłości oczywiście zdradzimy. Więc dziękujemy. Oraz to nie daje mi spokoju, więc wezmę to. Nie podoba mi się ta mechanika z Akademią. Mi się wcześniej tutaj zawsze jako ideę coś próbowali robić, a tutaj takie własne, co tam fajne jest jednak. Też obecnie myślę, że oni sobie nieco w nogę strzelili, że tak potocznie mówiąc, ponieważ robią mechanikę sprzedaży broni. O, Illyria jest poza tym? Wow, udało się. I teraz zastanówmy się. Są lendlisy. Więc jaki to ma sens? Zapewne ktoś powie, ale to nie dawało... Ale jaki to będzie miał sens, jeżeli wiemy, że to przyjdzie, a jest głupie i ludzie będą to eksploitować, żeby dostawać sobie broń za nic. Ja to już wiem, że oni po prostu tak szybko to zrobią, że będzie dostawanie broni za nic. Więc naprawdę, nie łudźcie się, że to będzie mechanika, która będzie dobra na singla, zapewne będzie dobra na multi. No i tyle, no. Trudno mi się wyobrażać, żeby to AI, które obecnie jest w hoju, które jest naprawdę słabe, żeby ono jakokolwiek sposób później mogło się rozwinąć. Naprawdę, no, wiem, że to jest... O. Wojna się zaczęła. Szybka to wojna była. Nawet nie zdążyliśmy tego robić. Okej, więc... zróbmy to. Bo się szykuje wojna. Dobra. Możemy wyjść z tej wojny w pewnym momencie. Ale nie wiem, czy to już jest ten moment, czy jeszcze nie. Jak na razie budujemy... Już się bałem, że my się z Kanadą bijemy, a to się biją z kimś innym. No nie, pies się odpalił. Dobra, nasze forty... Oprócz miejsc, które dopiero co zaczęliśmy bronić, to one są prawie na ukończeniu. Ja chcę najpierw sobie dobudować to. Więc tak, ja uważam, że ta wojna przyniesie nam same niekorzystne rzeczy. Dlatego warto nie być w tej wojnie. I optuję za pokojowym rozwiązaniem tej wojny. Więc... Co się tam odpalił, pies? To słychać, ponieważ mam otwarte drzwi, bo... Przynajmniej nie mogę mieć je otwarte, a z okna mam zamknięte. A on wyje. No. W ogóle prawdziwe jest stwierdzenie, że psy mają jakieś problemy z ogrodzeniami. Ponieważ dosłownie... Czy Rosja? Nie. Że... psy... Okej. To nie, Honduras upadł. Dlaczego to jest takie głośne? No teraz wszyscy dostają. Dlaczego dostajemy z jakieś 3 super eventy na raz? Za chwilę Rosja zapewne wejdzie i takie... Okej. Zrobiliśmy to, więc to jest akurat fajnie. Chcę już to zrobić, żeby mieć to z głowy. To, że mamy tutaj czerwone kropki, to ja nawet się cieszę. Dziwne jest to, że dosłownie ci na południu Walencja, Valaria, Valoria, Walun. no na pewno nie Flandria. Przegrywa, bo to jest... Znaczy się Flandria tak przegrywa, to jest dobrze dla nas.
później będziemy mogli jakoś to wykorzystać. W ogóle ciężarówek nie mamy. Teraz zauważyłem, jak nas złapali z ręką w nocniku. A te... Wszyscy się biją. Jest oczywiście 100%, więc... Dlaczego się dziwię? Póki możemy, a nie, nie możemy, bo ostatnio nam zjedli. Okej, jak tam Rosja? Rosja walczy sobie tutaj ze wszystkimi, więc... tak. No nadal mają problemy z tym. Mają unfinished. I ciekawe to jest, jak to działa. Okej, więcej dywizji. Szkolcie się wszystkie. Potrzebujemy dywizji jednak doświadczonych. Okej. Tutaj wszystko się... Nawet nie wiem, czym ty jesteś. Jest jakimś takim małym czymś, ma zapewne drzew. Tak, Jezus. Ogólnie się zastanawiam, jak tutaj to będzie. Tutaj na pewno możemy zrobić to fajne. Piast, no to piast. Wiadomo, co się stanie. Mamy Habsburga, to może być ciekawe. Tutaj nawet nie wiem, co to jest. Ale fajnie... Fajne te korony porobili. Nie wiem, czy to jest polska korona. Chyba to nie jest polski krój korony. Dobra, więc tak. Dalej potrzebujemy te Kielce. Ta fabryka w Kielcach może być dobra dla nas. Nowa Anglia. O, Maestri Lovecraft. Niestety, ale na wschodzie nikt się nie buntuje. Więc nie ma... Nie ma za bardzo. W ogóle podoba mi się, że tutaj 100% jest. Ponieważ tutaj się zablokowały wszystkie dywizje i... O mój Boże, się rozpadli. Za chwilę dostaniemy super event o tym. Co się dzieje? Się dzieje, Kaiseraś. Jest ta siódma sajmijska, burmijska wojna? Byli gwarantowani przez Niemców. Japończycy, co wy odwalacie? Ej, Norwegia jest z nimi. O mój Boże. Co tutaj się wszystko... Co tutaj się dzieje? Dobra, kto tam jest kolejny? Ty jesteś, więc zostawiamy ciebie. Okej. Okay. Jak to wygląda nasza budowa? Kolej już się buduje. Okej, okay, nawet nie chcę wiedzieć, co się stało. Dobra, dalej broń. I potrzebujemy już nieco więcej uzbrojeń, więc damy sobie na tyle. I podoba mi się, że uzbrojenia sobie zrobiliśmy tam. Ta tutaj ta linia, ale zbyt nie będzie nam potrzebna. Okej, okay, więc jedno z tego i reszta to tu. I potrzebujemy was jak najwięcej na samym początku. Więc teraz się budujcie. Okej. Nie wiem, co to zmienia, że na Niderlandy zaatakowali. No ale na pewno coś to zmieniło. Lublin to jest to. Ale niech już zrobimy to.
Okej, okay, lepsza broń. Możemy też nieco podbudować sobie. Okej. Okay. Więcej. Nawet nie chce mi się patrzeć, coś tam się dzieje. Wiem, że się źle dzieje i tyle mi wystarczy. Ukraina się zrewoltowała, ale to chyba oznacza, że oni nie że i tak dostaną nie dostaną tutaj żadnego poparcia. Chyba. Ale możliwe, że dostaną, ale jest to trudne do określenia. Tutaj nasi sojusznicy w ogóle nie mają niczego. Okej, jestem już. Okazało się, że oczywiście OneDrive musi co chwila się włączać i gdy przed nagrywaniem powiedziałem, że o, nie potrzebuję tego, to oczywiście znowu napisał, że o, nie może jakiś jest błąd i w ogóle. A, dobra, Dahomey jest ich, więc dobrze. O nie, Austria jest w wojnie. Ale może nie będzie to ta sama wojna, co my będziemy mieć. To jeszcze jest pocieszające. Pocieszające też by było, jakby się to włączyła muzyka. Okej. Okay. Nie potrzebujemy tego zbytnio. I tak naprawdę to mi się wydaje, że jedyne co to musimy czekać. No bo co możemy teraz zrobić? No bunkrujemy się. Nasze bunkry no niestety zabierają nam nieco fabryk. No ale potrzebne nam są. Więc na pewno się przyda. Kolej też się przyda, bo później będziemy potrzebowali nieco tutaj sobie rozwinąć. A te fabryki, no to niech się budują, no. Trudno powiedzieć, żeby jakoś można było je przyspieszać. O, się zbuntowali w środku. Ogólnie się zmieniło teraz wygląd tego, jakby ktoś nie wiedział, bo teraz oni mają więcej terenu. Myślę, że czasami te zmiany są takie naturalne, że wiecie, że niektóre rzeczy to jednak powinny się tak wydarzyć. A to, że wcześniej inaczej to zaplanowali, no to bardziej ich wina, że było zaplanowane słabo. Okej, okay, więc robimy to. I tak naprawdę mamy już wszystko, co jest nam potrzebne do próby jakiegoś siebie wyzwolenia. Bo wiecie, bo tak naprawdę to jak ta wojna wybuchła, to w sumie nie ma niczego takiego, które by nas jakoś spowodowało, że jak to powiedzieć, o właśnie, spowodowało to, że my jesteśmy jeszcze nieprzygotowani. Więc tak, na tym zakończę ten odcinek i na tej okropnej muzyce. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, że kciuka, miły komentarz, subskrypcję. Zachęcam do subskrypcji, dlatego że prowadzę jeszcze aktywną kartę społeczności. Jeszcze dzisiaj nie wysłałem linka do moda, ale to z tego względu, że no obecnie mam nieco, wiecie, dopiero o 20 miałem czas wolny. Więc naprawdę, no trochę jeszcze mam, jestem na głowie, ale jeszcze jeden dzień i później wracam, no taki będę mieć już 1,5 miesiąca przerwy, taki, że będę miał więcej czasu na was, więc polecam się na przyszłość. Też mam już kolejny plan z robieniem shortsów na ten temat, żebyście też mogli do mnie łatwiej docierać, więc zachęcam do wszystkiego, do każdej aktywności. Oraz też zachęcam oczywiście na wejście na mój główny kanał, gdzie prowadzę też inne serie z G.
gier, które ja uznaję, że są fajne, no nie zawsze są popularne, no ale ja lubię sobie nagrać jakąś jednak gierkę, którą ja lubię, a wy też możecie polubić. Więc ja się z wami żegnam w tym odcinku. Cześć!